W ostatnim dniu Mistrzostw Świata Juniorów w Short Tracku zawodnicy rywalizowali na dystansie 1000 metrów. Wśród juniorek oglądaliśmy Oliwię Gawlicę, Natalię Maliszewską oraz Nikolę Mazur. Do kolejnej fazy awansowały Natalia i Nikola. Maliszewska i Mazur kontrolowały przebieg wydarzeń w swoich biegach, zajmując bez najmniejszych problemów drugie lokaty. Z rywalizacji odpadła niestety Oliwia Gawlica. Polka nie sprostała Koreance Sang Hyun-kong oraz Japońce Toko Nanri, kończąc już swój udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Warszawie. Jeśli chodzi o panów, to do kolejnej rundy awansował tylko Szymon Wilczyk. Lider męski reprezentacji Polski w pięknym stylu wygrał swój wyścig, łatwo wyprzedzając Holendra Marka Plinsena oraz Francuza Tristana Navarro. Początkowo wydawało się, że do kolejnej rundy awansuje również Wojciech Kamiński, który w 18 wyścigu przekroczył linię mety na drugiej pozycji. Niestety decyzją sędziów Polak został zdyskwalifikowany za spowodowanie upadku Australijczyka Nathaniela Daniela. Rafał Grycer natomiast zajął w swoim wyścigu trzecią lokatę, ale jego czas nie był wystarczający, aby zakwalifikować się do kolejnej rundy. Do ćwierćfinału awansowała już tylko Natalia Maliszewska. Polka w swoim wyścigu rywalizowała o awans z mistrzynią świata na 1500 metrów do Henoch, Rosjanką Eminą Malagić oraz Austriaczką Melanie Brandner. Wyścig był bardzo zacięty, Natalia była blisko upadku na jednym z wirażów, ale udało się jej zachować równowagę. Ostatecznie Polka zajęła drugie miejsce razem z Koreanką, kwalifikując się do ćwierćfinału. W ślady swojej koleżanki nie poszła Nikola Mazur, która nie sprostała utytułowanym rywalkom Koreance Sang Hyun-kong oraz czwartej zawodnicy na dystansie 500 metrów Litwince Agnes Rekajte. Trudnych rywali w swoim wyścigu eliminacyjnym trafił Szymon Wilczyk. Polak jechał bardzo ambitnie, ale zabrakło mu niewiele, aby zakwalifikować się do ćwierćfinału. Nasz młody łyżwiarz przegrał minimalnie z Chińczykiem Dequanem Chenem oraz medalistą poprzednich Mistrzostw Świata Juniorów Amerykaninem Johnem Henrym Krugerem. Na drugiej rundzie Wilczyk zakończył swój udział w mistrzostwach. Wyścig potoczył się dość szybko i dość dobrze, no ale niestety, no ja zaatakowałem szeroko, Amerykanin zaatakował wąsko, on wyszedł pierwszy, no a potem nie było już za bardzo okazji, żeby jakoś z nim powalczyć. W ćwierćfinale oglądaliśmy zatem tylko Natalię Maliszewską. Polka miała jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ jej rywalkami były mistrzyni świata na 500 metrów Finka Yuton Kan, znakomita Koreanka Alan Kim oraz Kanadyjka Jeanette Bellinger. Nasza łyżwiarka walczyła, ale niestety Azjatki okazały się zbyt mocne. Ostatecznie Natalia została sklasyfikowana na 15 pozycji. Bieg był trudny, ponieważ to są mistrzostwa świata juniorów, jednak nie ma łatwych biegów. Swój występ oceniam za dobry. Uważałam, że i tak będę dalej za nimi, jednak starałam się z nimi dojechać i wydaje mi się, że poszło mi nawet dobrze. Finały znowu należały do zawodników z Azji. Złotym medalistą wśród mężczyzn okazał się Chińczyk Tianu Han, a wśród pań triumfowała Koreanka Kim Alang. W konkurencji sztafet wśród mężczyzn i kobiet triumfowali Koreańczycy. Występy naszych zawodników na Mistrzostwach Świata w Warszawie podsumował prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Kazimierz Kowalczyk. Chcę powiedzieć, że ci młodzi zawodnicy mają, większość z nich ma przed sobą jeszcze przynajmniej dwa starty w kolejnych mistrzostwach świata. To jest, a mają duży potencjał i to jest dla nas wielka, wielka sprawa. Chcę jeszcze powiedzieć, że postęp, jak cofniemy się do roku czy do dwóch wstecz, to jest o 15-20 miejsc lepszych, a zatem trudno mówić o nieudanym starcie.